Siema, witam. Dzisiaj sobie zagramy w Project Lead Extraction Router, który wystartował około tygodnia temu. Ja wcześniej nie mogłem skamerować tej gry, no bo czekam na nowego kompika, na starym niestety nie dało się tego ograć, bo optymalizacja no jest dosyć kiepska, jeżeli chodzi o tę grę. No i to jest gra, która miała nie wiem, czy dramę to dobre słowo, ale tam są podejrzenia, że za tym stoi Sergiej Titow, który tam wypuszczał gierki, potem je porzucał. No i ogólnie były to skamerskie gry. Ale teraz niby robi nowe studio, ale on jest tam chyba inwestorem czy coś takiego. Więc oto była drama. Gierka wyszła. I o dziwo nie jest free to play, bo teraz większość tych gier, które wychodzą, jeżeli chodzi o Extraction Routery, no to są free to play. Arena Breakout będzie free to play. Dark and Darker jest po części free to play. Dungeon Born jest free to play. Raczej teraz te gry wychodzą na free to playu. A ta gra kosztuje 160 zł. Raczej nie powiedziałbym, że jest tego warta. Myślę, że tak 60-80 max. Najlepiej to by w ogóle, jakby była free to play. Jeżeli chodzi o liczbę graczy, to też jest kiepsko, bo peak 24-godzinny to jest chyba 70 osób. W tym momencie jest jakieś 35. No, i tak to wygląda. Gierka nie jest jakaś super wybitna, ale też nie powiedziałbym, że jest jakaś mega tragiczne. Tak, że można sobie pograć, nie? I teraz tak, tutaj mamy rajda, sobie zagrałem już jedną gierkę. Jedną czy nawet dwie gierki. Piłem czwarty level, tutaj ma, o, nawet jest tutaj dwie gierki, zagrałem. Tutaj mamy wszystkie statystyki. Tutaj mamy health. Okej. Okay. To możemy skustomizować sobie naszą postać. Tutaj mamy inwentory nasze. Czyli mamy armorek, bronię. No, wszystko co mamy w inwentory. Tutaj są jakieś questy. W ogóle te questy tu się jakoś chyba, kurde. Nie wiem, dobra, whatever. To jest mapa. Sezon ma być, aktualnie jest pre-season. Eventy, frakcje, boss hunt, rankingi. Akurat rankingi w tego typu grach i sezony to jest moim zdaniem dobra opcja, bo jest do czego dążyć, nie? Dążę do tego, żeby być po prostu najlepszy, czy tam top 1 w rankingu. Więc spoko. I mamy trade. Mamy różnych NPC-ów z różnymi rzeczami. No wiadomo, tutaj mamy armory, bronie, medy. Tu jest jeszcze jakiś black market, ale trzeba 10 level. Gunsmitha jeszcze nie ma. I jest bazar, czyli auction house. Na tym auction house o dziwo nie ma w ogóle żadnych broni wystawionych. Nie wiem dlaczego. Żeby to zrobić, żeby blokować sobie wystawianie, tutaj trzeba questa zrobić, więc nie wiem, czy się po prostu nie da broni wystawiać, czy nikt nie wystawia. No, tam jakieś różne rzeczy są, jakieś ammo, dodatki do broni. Co tu jeszcze jest? Jakieś granaty. Co tu mamy? Armory jakieś? Nie, słuchawki. Jakieś akcesoria, powiedzmy, do armorów. Jakieś żarcie. Medy. No i w sumie tyle. Jest za dużo na tym auction house'ie nie ma. No. I tak. Aktualnie to wygląda tak, że ubieramy się. Tutaj bierzemy sobie wszystko, co chcemy. Expedition setup. Oczywiście przy siebie bierzemy misję. Select deployment arena. Docelowo ma być tyle map. Wygląda to spoko. No ale aktualnie mamy jedną. Więc aktualnie jest też dzień. Jest system dnia i nocy, super, wow. No i w zasadzie tyle? Chyba tak. No i startujemy naszą ekspedycję. Dodaję, jest jeszcze tryb tak zwany skawał po prostu startowania, że dostajemy randomowe itemy i sobie tam lutujemy, wychodzimy, no i tyle. Zobaczcie, jestem ciekawy w ogóle, jak długo będziemy szukać gierki. Nie ma żadnego timera. Więc cholera wie, ile tej gry szuka, tak na dobrą sprawę. No, zobaczymy. Dobra, znalazłem gierkę, załadowało mnie.
Tak to się prezentuje. Z tego co pamiętam, da się wyłączyć jeszcze ambient. O, od razu lepiej, nie? Bo może troszkę dam. Nie, ja wolę grać w ogóle bez ambientu żadnego, żeby lepiej słyszeć kroki. Teraz na tym kompie z DLSS-em i framegenem gra działa ok. No, działa po prostu dobrze, no. Każda gra z framegenem raczej będzie działała dobrze. Na poprzednim kompie, no raczej nie było opcji. Tu jest jakiś safe. Ja nie mam pojęcia, skąd ja mam gdzieś numery do tego safe'u. Nie wiem tego. O, tu mamy lucik, pyk, tak to wygląda. Lutujemy sobie. Mamy mapkę. Tu są ekstrakty, one się otwierają po jakimś czasie dopiero. Tu jest jakiś ekstrakt. Aha, tu na przykład trzeba mieć drugi level u jakiegoś NPC-a, żeby sobie wyjść. A reszta ekstraktu po prostu się otwiera za jakiś czas. I tutaj mamy te misje. Nie wiem, o co chodzi w tej misji. Tutaj jakieś crate'y mam sabotować. Cholera wie gdzie. Nie mam pojęcia, gdzie to jest. Bo nigdzie to nie jest zaznaczone. A tak jakby treść questa też nie bardzo mówi, gdzie to może być. Więc no, nie wiem, w jakimś warehouse'ie. No pytanie, czy jest tu gdzieś jakiś warehouse. Ja osobiście nie widzę żadnego warehouse'u tutaj. Logistic depot, może gdzieś tutaj? Możemy sobie zaznaczyć oczywiście. Dobra, pójdziemy na tego logistic depota i zobaczymy, czy to będzie tam. Oczywiście możemy podczas jakby gry na bieżąco sobie modyfikować broń. To jest akurat całkiem spoko. Mamy 40 minut. No i co? Lecę tam, zobaczymy. Jeżeli chodzi o grafikę, no to kurde, no jakoś super nie wygląda. Ale to jakoś mega najgorzej chyba też, nie? Leczenie jest słabe moim zdaniem, albo o, piję sobie Energola. I teraz mogę sobie sprintować cały czas, nie? Gdzie biec? Tam. Tylko muszę to owiec. Tu mamy auta, oczywiście auta możemy sobie otworzyć, zlutować, zobaczyć co tu jest ciekawego. To co wiem, nawet szyby da się wybijać, tylko trzeba podejść i szczelić. Ta. O Jezu, jak głośno. No. Więc ja idę na tamtą miejscowę. Dobra. Jestem. Trafiłem na jakiś posterunek z botami. Oczywiście w każdej tego typu grze mamy boty. Dźwięki strzelania są trochę dziwne. Imo. I słychać, jak ktoś heada dostanie i umrze. To jest taki specyficzny dźwięk. Gdzieś jakby mi coś tu chodziło. Ale nie wiem gdzie. Tu chyba, o. Cyk. Cyk. Coś przeładowywał. Ktoś. No, nie uciekaj. Dziadu. No, więc to są NPC, one nie są jakimś mega zagrożeniem. Imo. Głównie nie gracza, no ale pytanie, czy przy takim player base'ie spotkamy jakiegoś innego gracza, nie? Tu mamy plate'y, bo do armorów wrzucamy plate'y, to mają różne tiery. Niezależnie od tego, jaki tier, no to lepiej lub... Aha, jakiś rak. Lepiej lub gorzej nas chronią przed kulami, nie? To już zależy, no to jest system tego ammo i armora jak w Tarkowie. Że mamy poziom armora, poziom ammo, które przebija armor. I tak to działa. Dobra, ja jestem tu już na tym miejscu, wie? Tam słyszę kroki w środku. No tu pewnie pełno botów będzie na tym miejscu, wie?
Tak bym obstawiał. Ta. Jeden. Drugi. Coś jest? W ogóle ciekawe jest to, że nie trzeba tak by patrzeć na każdy item, który można podnieść i tak dalej. Można wejść do pokoiku, kliknąć tab i tu poprawić są wszystkie albo większość itemów, które są w tym pokoiku. Tu jeszcze jest jakiś bot za autem. Czy co jest? Śpi? Tak szczerze mówiąc, jako taki arcade'owy extraction looter, żeby sobie pobiegać, postrzelać, to można by było pograć. Tylko no, nie za taką cenę, nie? Bo gra jest po prostu no za droga na to, jak wygląda i co operuje. Ała, ale dostałem hita, ty. Dobra, leczymy się. Dostałem jakiegoś hita i całego plate'a mi rozwaliło. Ze snajpy musiałem dostać. Ała. Nie wiem, czy to gracz był? Czy bot? No teraz już plate'ów nie mam, nie? O Jezu! Jest duży damage dostaje. Bez plate'a. A gdzieś były, kurde, plate'y. Ale to chyba nie w tym pokoiku. Dobra, uleczę się. Nie wiem, czy te boty są w stanie otworzyć pokoik. To jest to właśnie, że bez plate'u, bez armora mega dużo damage'u teraz zostaje. Jak ja teraz wyjdę i tu gdzieś jakiś bot mnie zaskoczy. Dobra, mam jakiegoś plate'a. Padł? Padł. Więc powinienem dostawać dużo mniej damage'u. Jeszcze musiałbym popatrzeć w tych trupach. Czy nie mają właśnie jakichś plate'ów? Żadnych graczy nie widzę. Ale mega dużo botów to było. Pytanie, czy to był gracz, czy bot. Nie wiem, ale miał mega duży plecak. Jezu! Ej, to możliwe, że gracz był. A bot chyba tak nie ucieka. Czekaj, on tu padł? Chyba tak. Chciałem go zlutować, ale coś mi gdzieś cały czas wchodzi. Gdzieś tutaj. Albo nie tutaj? Gdzieś jakby mi coś cały czas chodziło. Dobra, nie wiem, whatever, zlutuję sobie go. Najwyżej padnę. Wydaje mi się, że to był gracz. Marauderski, a to boty też chyba mogą mieć te klucze. Więc niekoniecznie to musiał być gracz. Nie, to raczej bot był. Chyba, że go nie zabiłem, mimo po prostu spierdzielił do środka. Ale wątpię w to. Właśnie, w zasadzie te boty opłaca się lutować. Dobra, tu boty chodzą. Te boty opłaca się lutować, bo oni mogą mieć klucze do... To takie skrzynki, do których właśnie są potrzebne klucze.
I tam jest całkiem spoko lucik. I właśnie te boty mogą mieć klucze do tych skrzynek. Więc opłaca się te boty po prostu lutować, nie? Wydaje mi się, że coś tu chodzi. A to bot chodził tutaj. To nie jest gracz. Nie wiem. No raczej wątpię, że tu jakieś gracze mogę spotkać, nie? O, i tu jest na przykład taka skrzynka, gdzie też jest potrzebny kluczyk. Tylko trochę inny, bo to jest Guns 3.3 key. Coś tam chodzi, ale to chyba boty chodzą. Pyk. No i mamy tutaj broń kałacha, który jest warty 3000. Chyba nic tu więcej nie ma, nie? Jakaś pompa. Pompa nic nie jest warta. 130 dolków, nie opłaca się tego zbierać. Tu pewno botów wszędzie chodzi, kurde. Mega dużo jest tych botów. Dużo ammo trzeba ze sobą nosić. A wydaje mi się, że żadnego gracza raczej nie spotkałem. O, tu jest jeszcze kolejna, ale już nie mam tego kluczyka, bo miałem tylko jeden. Tego tu Marauder skrzynkę jeszcze bym chciał znaleźć. Żeby pokazać, jak to wygląda i co tam ciekawego można znaleźć, ale... Nie wiem, czy jest tutaj na tej miejscowie ta skrzynka. Szczerze mówiąc. No i patrzcie, tu jest jakiś warehouse i tak dalej. O, tu jest jakaś skrzynka. Ale to już bez klucza. Jakaś broń. Ale shitowa. Ale tego nie biorę. No i w teorii tutaj powinien być ten quest, nie? O, jest ten quest, ty. Dobra. Znalezione. Czy udało mi się nawet questa zrobić? Nice. Albo nie udało mi się? Uwaga. O. Nie da się. Bo ja żadnych expo nie dostałem. Nie wiem. Chyba zbugowane jest. No. Nie działa. No to zbugowany questik na to wychodzi. Spróbuję znaleźć tu jeszcze jedno, bo chyba trzy powinny być. Są też jakieś takie randomowe skrzynki. Ale nie wiem, czy tu coś znajdę, zobaczymy. Chyba, że ja muszę mieć jakiś itemek ze sobą do tego questa, jakieś właśnie explo, żeby to zadziałało. Ale tam w questie nic takiego nie było napisane, że ja mam wziąć ze sobą. No, jak na moje, to powinienem dostać explo, jeżeli mam ich użyć. Jest tu parkour? Vaulting jest. Aha, taki trochę pobugowany, lagowany. Jezu, ale się wystraszyłem. NPC sobie stał, kurde, schowany w środku. Dobra, idę poszukać kolejnych. No i jak też nie będą działać, to znaczy, że albo jest zbugowane. Albo ja po prostu muszę wziąć ze sobą te explo, nie? No nie wiem, nie znalazłem już nic w tym magazynie. Ale tych magazynów właśnie tu jest kilka, no i pytanie. Czy ja w ogóle powinienem szukać więcej tego, nie? Nie mam pojęcia. Lutowałbym te boty. Aha, zniknął właśnie bot na moich oczach, lol. Aha, kolejny. Ty, ciała znikają i nie da się ich zlutować. No to nieźle. Tego nie wiedziałem. Dobra. No i chyba już w zasadzie nic więcej ciekawego nie znajdę. Tego jeszcze zlutuję. O, wyginało go. Ale tutaj. Lipa. No. Także tak to wygląda. Idziemy chyba do ekstraktu już. Tu jest jakiś ekstrakcik. To jest chyba najbliższy mój. Więc pójdziemy sobie tam, zaznaczymy sobie cyk. No i chyba spotkałem ekstrakt kampera. Tak mi się wydaje, bo dostałem z jakiejś snajpy. Chyba, że to bot do mnie walił. Aha, dobra. To chyba bot po prostu do mnie walił. Jakiś shotguna na daleko i
Co? Dobra, prawdopodobnie to był bot. A nie Extract Camper, bo tu też na tych ekstraktach są boty porozrzucane. I wychodzi na to, że to był bot po prostu. No, i ekstrakcik. Tyk. Jeszcze oczywiście jakieś kroki słyszymy, nie wiem skąd. A, gracza żadnego nie zabiłem. Wiem, piąty level. I lecimy do lobby. Standardowo w tego typu grach. Dobra, no tutaj niby kilku graczy jest. Kilku sobie awczy, kilku chodzi. Ale ktoś tam niby gra. No i co? I teraz możemy te itemy posprzedawać. Problem jest taki, że musimy to najpierw przerzucić wszystko do siebie, do ekwipunku, ale możemy zrobić tak o, cyk. Tylko no teraz medyk, które miałem i tak dalej, no to muszę je brać na nowo. Czekajcie, co ja miałem. No. To mam, to jest na blida. Medy chyba będę musiał, w ogóle tu bym musiał to wszystko podawać, nie? Żeby... No. Nie mogę tego oddać? Nie mogę. Tu chyba tylko jedno... dodatkowe mogą być. Dobra, większość rzeczy jest na jakiegoś blida. I tak dalej. Ammo mam. Dobra, no i teraz idziemy sobie to sprzedać. A gdzie to jest trading? Cyk. Zależy mi jakiego NPC-a. Ceny raczej są wszędzie takie same. Bo tu mamy 280 za radio na przykład. 280 za radio. I 280 za radio. Wszędzie są podobne ceny. Takie same. Tylko zależy mi jakiego NPC-a. No wbijamy po prostu u nich reputację. Dzięki czemu mamy później discount u nich, tutaj mamy loyalty pointy, no i odblokowujemy kolejne itemy, nie? Więc ja głównie sprzedaję póki co u gościa z armorem, po to, żeby wbić sobie u niego level i ewentualnie potem kupować lepszy armor. No. I co jeszcze tam przyniosłem? Kłacha, ale to jego zostawię. Tu jest kurde pełno tego ammo właśnie, ja nie wiem co robić z tym ammo. First level 1. To jest na pewno na sell. Ja mogę jakoś całego stacka? Mogę, okej. Okay. Tyk. Medy nie, to nie. Tutaj nic nie przyniosłem na sell, to też. Co jest? Ciplara, sell. Są kluczyki, które mam. I tu jakieś mody do broni. No, także tak to wygląda. Gierka tak. W sensie... Na pewno gra nie jest warta 160 zł. Jakby gra była free to play, to powiedziałbym, że jest no, taka spoko do pogrania, można sobie pograć. Ale 160 zł to na pewno jest za dużo. Także tyle.